ktoś zakrzyknął: król zaprzysiągł konstytucję. Wszyscy krzyknęli: wiwat, wstali z miejsc i ruszyli do pobliskiego kościoła świętego Jana, by przysiąc na tę konstytucję. Konstytucja 3 maja wprowadzała wiele nowych praw. Znosiła liberum veto, wolną elekcję, ustanawiała straż praw, czyli nowy rząd z królem na czele. Uchwalała nowe, zwiększone podatki, które mieli płacić szlachta oraz duchowieństwo na powiększoną armię. Rozciągała prawa wolnościowe na mieszczan i brała pod opiekę państwa stan chłopski. Konstytucja ta została powszechnie poparta przez całe społeczeństwo. Niestety, państwa ościenne, Rosja i Prusy, sprzeciwiły się jej, wypowiadając Rzeczypospolitej wojnę i doprowadzając do drugiego rozbioru. Co prawda, Konstytucja 3 maja została obalona, ale przez lata rozbiorów nawiązywano do niej, do jej tradycji. Była ona świadectwem, że Polacy, jeśli się zjednoczą, są w stanie naprawić wady swojego ustroju.